Ponad 20 milionów złotych będzie kosztować 15 miejskich autobusów napędzanych gazem CNG. Umowy już zostały podpisane, a pojazdy prawdopodobnie trafią do PGK jeszcze w tym roku. Ale te 20 milionów z okładem to nie koniec wydatków. Ekologia okazuje się bardzo kosztowna. By te autobusy mogły poruszać się po suwalskich ulicach, konieczna jest budowa stacji paliw, która dostarczy te paliwo właśnie do tych pojazdów. PGK w Suwałkach ogłosiło dwukrotnie przetarg na wybudowanie takiej stacji na terenie właśnie bazy PGK przy ulicy Sejneńskiej. Pierwszy przetarg unieważniono z uwagi na zaproponowany wysoki koszt inwestycji przekraczający możliwości finansowe PGK. Okazało się bowiem, że za budowę instalacji oraz 10-letnią dostawę gazu, oferent, jedyny jaki się zgłosił, zażądał ponad 19,5 miliona złotych. Tymczasem PGK było gotowe przeznaczyć na tę inwestycję o około 6 milionów mniej. W drugim przetargu zamawiający zmienił nieco parametry zamówienia, zwiększając zapotrzebowanie na gaz i podwyższając w związku z tym próg finansowy do 18,5 miliona złotych. Okazało się, że drugi przetarg to powtórnie scena jednego aktora, a właściwie jednego oferenta. Przedłożona propozycja ceny to niemal 21 milionów złotych. Jakie zatem będą losy drugiego przetargu? Podjęta została decyzja, że zostanie rozstrzygnięty. Do Suwałk trafi tutaj właśnie paliwo, skroplone paliwo CNG, które będzie zasilało suwalskie autobusy, nowe autobusy, które wyjadą na suwalskie ulice najprawdopodobniej na początku przyszłego roku. Dostawy gazu zabezpieczono na okres 10 lat.